Powstała piękna koncepcja, mamy wizualizację. Bardzo mi się podoba ta koncepcja. Cieszę się, że gdzieś na górze ktoś myśli o tym, żeby tutaj rozwijać bazę sportową. Bo jak wiemy, no niestety, mamy piękny basen, mamy stadion, ale tak naprawdę nie mamy żadnej pełnowymiarowej hali. Byliśmy z panem burmistrzem na rozmowach w ministerstwie, rozmawialiśmy na ten temat, pojawiły się nowe pomysły. Ciekawie to wygląda. No ale tak naprawdę w tym momencie pasowałoby, żeby ludzie też się wypowiedzieli, czy im się to podoba, może podrzucą jakieś pomysły, jeżeli chodzi tutaj. Każdy pomysł na pewno zostanie rozważony. Najważniejsze tutaj, jeżeli chodzi o ten obiekt sportowy dla nas, jest to, że powstanie dużo miejsc parkingowych, bo tutaj jest nasz odwieczny problem przy basenie. Wiemy, jaka jest sytuacja, dużo osób boryka się z tym. W ostatnim czasie została zmieniona organizacja ruchu i sporo osób no tutaj narzeka na to wszystko, a szczególnie mieszkańcy okolicznych bloków. Więc mam nadzieję, że mieszkańcy się wypowiedzą na ten temat, może podrzucą jakieś pomysły, które na pewno zostaną rozpatrzone, a może czyjś pomysł zostanie uwzględniony. A tak wstępnie, to co zawiera obecna koncepcja? Co tam będzie? Obecna koncepcja zawiera, tak jak już wspominałem przed chwilą, przede wszystkim dla nas najważniejsze parkingi. Będzie to pełnowymiarowa hala sportowa. Oczywiście hotel, którego tak naprawdę w Połańcu bardzo brakuje. Jeżeli powstałaby taka baza noclegowa, na pewno pomogłoby to rozwinąć cały ośrodek sportu, ponieważ to by była opcja połączenia basenu, hali sportowej. I jeszcze tutaj troszeczkę niżej jest koncepcja powstania lodowiska. I to nie jest tylko lodowisko, że będzie sobie stał obiekt zostawiony tylko i wyłącznie na zimę. Z tego co wiem i po rozmowach z projektantem, w okresie letnim ma to być podnoszone, mają być kotary na wysokość 3 metrów. Będzie to obiekt półotwarty i tak naprawdę po rozmowach doszliśmy do porozumienia, że na to miejsce, gdzie ten lód będzie w zimę, można rozłożyć wykładzinę, na której można grać w tenisa ziemnego, na której można grać w każdą dyscyplinę sportową, piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę. Ale co do tego jeszcze najważniejszego, możemy tam zrobić rolkarnię. Także naprawdę pomysłów jest wiele i tak naprawdę jedna wykładzina, która by się tam pojawiła, to robi z tego obiekt tak naprawdę, naprawdę całoroczny. Czyli jeżeli to powstanie przy pływalni Delfin, będziemy mieli taki kompleks sportowy? No na pewno by to był tak naprawdę bardzo duży kompleks sportowy. Wiadomo, to wszystko zależy od środków, jakie będzie posiadać gmina, ale jeżeli będziemy mieli już taką koncepcję, pozwolenia na to wszystko, przejdzie to konsultacje społeczne, bo tak naprawdę to ludziom musi się to wszystko podobać. No i myślę, że mamy w tym momencie Ministerstwo Sportu, jest sporo dofinansowań, więc myślę, że jeżeli by się udało pozyskać jakieś fajne środki na budowę takiego obiektu, to myślę, że każda osoba tutaj, każdy mieszkaniec w Połańce byłby z tego zachwycony, bo tak naprawdę mamy sporo dzieciaków w różnych dyscyplinach sportowych, chcemy je jeszcze bardziej rozwijać i myślę, że każdy by był z tego zadowolony, że miałby dzieciaki zostawić przede wszystkim, ale nie tylko dzieciaki, ale też osoby dorosłe mogłyby z tego korzystać. Powstaje takie centrum właśnie wokół OSIR-u i ono ma na celu, żeby tam te sporty, które będą się odbywać właśnie, to one żeby się odbywały już w kompleksie tych wszystkich urządzeń, które projektujemy. Jest tam również i zaprojektowany parking dla samochodów, parking dla autobusów. Jest zaprojektowana również funkcja noclegowa, wypoczynkowa. Jest też pełnowymiarowa hala sportowa, która będzie tutaj pierwszą taką pełnowymiarową halą w mieście i gminie Połaniec. Pod halą chcemy zrobić funkcję schronu, chcemy zrobić funkcję szczelnicy sportowej. Natomiast też parking, który będzie parkingiem wielopoziomowym, to w tym momencie również na zadaszeniu tego parkingu powstanie lodowisko, powstaną korty tenisowe latem, jak również bieżnia, która będzie wykorzystywana do rolek. I ten kompleks sportowy przedstawiłem Enea Elektrownia Połaniec i ostatnio też
trwają rozmowy na temat tutaj nowych źródeł ciepła, jak również odnawialnych źródeł energii elektrycznej. I właśnie tutaj z Eneą Elektrownią Połanie chcemy stworzyć takie centrum kongresowe, hotelowo-basenowe w tym miejscu, żeby miało taką funkcję właśnie rekreacyjną, jak i wypoczynkową. Powstanie również tężnia, gdzie będzie można chwileczkę odpocząć, a również też będzie kompleks taki rekreacyjny za tężnią, gdzie będzie można było spokojnie sobie wypić kawę, porozmawiać, przeczytać gazetę i na spokojnie wrócić do swoich mieszkań. Natomiast ten cały nasz kompleks będzie się wpisywał w taką architekturę tego miejsca, bo jak widzimy, to miejsce jest takim miejscem, gdzie właśnie w weekendy, w gorące weekendy mieszkańcy mogą odpoczywać w tym kompleksie basenowo-rekreacyjnym. A panie burmistrzu, czy to już jest ostateczna koncepcja, czy na przykład mieszkańcy mogą jakieś swoje pomysły zgłaszać, propozycje? Będą konsultacje z mieszkańcami. Na dzień dzisiejszy przeprowadziliśmy konsultacje właśnie ze sportowcami, z osobami, które mają do czynienia tutaj, jeśli chodzi o sport, jeśli chodzi o rekreację. No i wiemy, że za rok również w mieście i gminie Połaniec będzie spartakiada zaprzyjaźnionych miast. I również pewnie skorzystamy z tego, żeby tutaj osoby, które nas odwiedzają, również wniosły pewne uwagi do tego projektu, tak żeby ten projekt był po prostu dostępny i dla mieszkańców, a z korzyścią właśnie dla miasta i gminy, bo myślę, że tutaj jeśli chodzi o turystów, jeśli chodzi o zainteresowanie klubów sportowych, to te obiekty będą właśnie miały tutaj jakby tą funkcję sportową.